Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Rivals. Będziemy dzisiaj testować Mustanga GT z 2015 roku. Przenosimy się do przyszłości i mamy owy wóz. Ja już go posiadam, on był w ogóle już dostępny w momencie, kiedy uruchomiłem grę po patchu. I zauważyłem, że po patchu również zmieniła się nazwa poprzedniego Mustanga GT 2014 na 2014 Mustang GT NFS Movie Car, czyli to będzie samochód którego zobaczymy w Need for Speed Movie, czyli w filmie Need for Speed. No dobra, pojeździłem już trochę tym Mustangiem, rzecz jasna. Mamy tu już odblokowane również malowania. I są one jakie są, ja sobie wybrałem takie, na razie takie, a mogę w sumie wziąć te. Przed chwilą jeździłem w Lamborghini Veneno, dlatego mam bardzo dużo punktów i mogę sobie ten samochód, zdaje się, ulepszyć do maksa, więc zacznijmy go sobie ulepszać. Punktów na pewno wystarczy, miałem ponad 600 tysięcy. I zobaczymy, jak teraz będzie śmigał. Z tego co widzę, to wow, staty ma... O kurczę, nie starczyło mi. Staty ma całkiem niezłe teraz. I ma dużą siłę, jak na taki samochód. To jest samochód z tych pierwszych. Miałem powiedział, że porównywalny nawet do Porsche Caymana. Bo zobaczcie, jest na samym początku właściwie, ale staty... po tuningu jest nie do poznania. No ale dobra. Zostało mi jeszcze do wymaksowania prędkość maksymalna. Jeszcze tutaj kilka pierdół, jeśli chodzi o personalizację. Nie ma czerwonego koloru felg. O nie. To już nie fajnie. Dobra, ale są żółte. Czy tam złote, nie wiem. Także to tyle, jeśli chodzi o personalizację. Rejestrację też od razu miałem Lucek, bardzo dziwne. No ale dobra, to chodźmy do jazdy dowolnej. Gdziekolwiek, tutaj na przykład. I hop hop, odpalmy naszego Mustanga. Co on ma tutaj naklejone, kurczę, tej naklejki jeszcze nie widziałem, znaczy może malowania całego. Mustang wygląda ciekawie, to już chyba przestaje być taki typowy amerykański muscle car, a zaczyna być powoli, ja wiem, egzotyk. Jak myślicie, jeśli chodzi o wygląd, tylko i wyłącznie się pytam. No ale brzmi... Startujemy! No cóż wam mogę powiedzieć, no... Mustang, jak każdy inny samochód, no troszeczkę się ociężale prowadzi, chociaż... lepiej niż ten Dodge Challenger, którego po prostu nie cierpię. Ojej. Nie cierpię, bo on jest strasznie koczasty. Ten taki nie jest, ten jest właśnie jak Mustang GT. Który był już poprzednio. Jeszcze nie mam technologii pościgowych. Pojedziemy sobie za chwilkę jakiś wyścig. Na razie konfrontacja, co wy na to? I... kurczę, no prowadzi się całkiem dobrze. Tak jak ten właśnie Mustang poprzedni, którym już jeździłem. Właściwie jeden z pierwszych gameplayów właśnie był z tym poprzednim Mustangiem. I on mi się bardzo podobał. Ten mi się również podoba, ale tamten mi się podobał bardziej. Miał taki... dużo groźniejszy wygląd, zdecydowanie. No ale to jest kwestia przyzwyczajenia, myślę, też do modelu. Ścigam się teraz z Maserati. Ojej. O kurczę, nie rozbiłem się. Ten samochód ma dużą wytrzymałość i siłę. Także możemy nim łatwo kogoś rozwalić, przypuśćmy policjanta. No ale i tak nie jest to samochód typu Lamborghini Veneno, czy McLaren P1, czy najszybsze samochody w tej grze. No bo to jest po prostu jeden z pierwszych, jakie mamy dostępne. Z tym, że został wprowadzony dopiero po patchu najnowszym, prawda? Więc szału nie ma, ale można pojeździć. Zawsze fajna rzecz, że dostaliśmy samochód powiedzmy za darmo, prawda? A nie jako DLC. Napisali na Facebooku, że to jest z okazji oczekiwania na święta. Okej, no to fajnie, ale pewnie następne DLC już nie będą
takie darmowe i fajne. Założę się. O, właśnie minąłem metę. Goddammit. Kurde, nie rozbiłem się. Ej, jechałem na czołówkę z typkiem. Nieźle. No dobra, to wiecie co? Spróbujmy sobie pojechać jakieś wydarzenie. Tylko trochę ściszę muzykę, żeby panowie z YouTube'a, boty z YouTube'a się do mnie nie przyczepiły. Dźwięku jest tutaj. Głośność muzyki miałem prawie na maksa. No dobra. I teraz macie okazję posłuchać więcej właśnie tego Mustanga niż muzyki. Myślę, że będziecie zadowoleni. Co wy na to? Wydarzenia. Wyścigi. Średni. 2 km stąd. Dojedziemy sobie spokojnie. Zrobiło się trochę smutno bez tej muzyki, co? Nie no, Mustang fajna sprawa, tylko... Właśnie, nie jest taki szybki, nie? Ale to nie szkodzi, zawsze można się pobawić jakimś nowym samochodem w grze. No nic, pojedziemy sobie teraz. O, fuck, znowu policjanci. Przydałby się przycisk do wyłączania pościgów w przyjeździe do wolnej. Wcale po prostu chciałbym sobie pośmigać po świecie, gdy spokojnie posłuchać muzyki, jak gdy włącza się pościg, włącza się ta durna muzyka pościgowa i czasami po prostu nie mam ochoty słuchać. Okej, wygląda na to, że cały ten wyścig zaczniemy na wiadukcie, tylko w którą stronę? W tą, dobrze, no to startujemy. Nie mam tutaj technologii pościgowej, także nie będę mógł przeszkadzać moim rywalom, ani pomagać sobie przy pomocy turbo. Mam tylko i wyłącznie nitro. No dobra, to poskaczemy może. Ciemno jest, jak cholera. No właśnie, w ogóle wkurza mnie to, że jak się robi ciemno, zobaczcie jak te światełka świecą. No kurczę, nic nie widać. Pamiętacie jak to wyglądało w Need for Speed Hot Pursuit? Jak się tam jeździło... Kurde, wy się śmiejecie, że mówię Need for Speed Hot Pursuit z tym sutem na końcu, nie? No, tak się mówi po prostu. Znaczy, ja tak mówię. Nie wiem, czy tak się mówi. Mówi się Hot Pursuit, tak. Hot Pursuit. Ale... nie wiem, jakoś tak. Ja mówię sut. Mi pasuje sut. Tyle, nie wiem. Jakoś mówię, lubię mówić sut. Dobrze mi się to kojarzy, nie wiem jak wam. No dobra, ale tyle o sutach. Powiedzmy teraz coś o tym Mustangu, więc... kurczę, no nie mam jeszcze tutaj technologii pościgowych, tak jak mówiłem. A poza tym samochód fajny, no. Czyli tak, właśnie wkurzają mnie te światła. Niestety tu nie mamy prawie wcale. W nocy jest katastrofa, bo nie widać praktycznie nic w niektórych miejscach. Teraz się już na szczęście robi dzień. Mustang zdaje się bardzo fajnie wchodzi w zakręty, fajnie driftuje. Chociaż też dużych prędkości tutaj nie osiągamy aż tak bardzo dużych. Chociaż nie, jadę już prawie 2,5 jechałem. Fajny samochód, taki, no właśnie porównywalny do tego Mustanga GT, jak to się teraz nazywa, Movie, NFS Movie Car. No to taki porównywalny, jeśli chodzi o osiągi. Chociaż Caymanem też by dało go radę objechać. Cayman bardzo fajnie się prowadzi i w sumie ten Mustang też nie najgorzej. Ale mi się Cayman właśnie zapamiętał z tego, że fajnie, lepiej się prowadzi. Nie wiem, może jestem do tego taki głupi. Kurde. Może jestem dlatego taki głupi, bo no też trochę mi się podoba ten samochód i w sensie Cayman i go oceniam trochę lepiej niż powinienem. W każdym razie był to pierwszy samochód, także najwolniejszy. Przecież ja wiem, Challenger mi się wydawał wolniejszy. Cholera, tamten był taki kloczasty, że szok. Cayman nie był aż taki zły, bez przesady. No ale Mustang, no taki dodatek, który praktycznie nic nie wynosi do gry poza właśnie nowym samochodem. Jest kilka nowych naklejek, które zaraz sobie też zmienimy i zobaczymy. No i popatrzu wszystko było odblokowane, także to jest fajna sprawa. No i ciekawa opcja też z DLC, prawda? Jest to pierwszy samochód dodany po premierze Rivalsa. Pierwsza w ogóle jakakolwiek zawartość. A co do patcha, to gra wcale nie chodzi lepiej, chodzi tak całkowicie tak samo.
Podejrzewam, że koledzy, którzy mieli problemy z działaniem i crashowaniem się gry, również je mają, bo ja zupełnie żadnej różnicy w uruchamianiu się gry czy w czymkolwiek. Chociaż może mapka się dłużej wczytuje, ale to jest tylko i wyłącznie może być złudzenie, tak mi się wydaje. No bo to trzeba było dłużej pograć, prawda? A ja po tym patchu gram praktycznie od razu, w dniu, kiedy ten patch wyszedł. No, jak widzicie, gra dalej się zacina, także nic się nie stało, nic sami naprawili. Kurczę, ale... No właśnie, po co wydawać działające gry, skoro mamy internet i patcha? Niech ludzie czekają, aż naprawimy, a w międzyczasie niech kupują. No dobra, to mamy tutaj już jakiś pościg. I zobaczcie, jak te światła... No kurde, jak ja miałem zobaczyć ten to gówno przed sobą? W ogóle nie ma... nic nie... te światła nie dają. Kurczę, oświetlenie uliczne tak samo. Zobaczcie, co się dzieje pod tą lampą. Już policja, kurczę, tymi kogutami lepiej oświetla niż ja swoimi światłami przed nimi. Jeszcze, żeby była możliwość włączenia, proszę was, długich, a tu takiej nie ma. No ale dobra, helikopter już mi trochę tam oświetla. Teraz trochę za bardzo. Spadaj, kajma. Osiągałem i ten samochód nie powalam, bo kurczę, był ten gameplay od stwórców, pokazywali, że ten samochód tak kogoś, w ogóle mi się wydawało, że ten gameplay, na tym gameplayu jest tylko 15 klatek, nie wiem, czy to moje złudzenie, ale no kurczę, strasznie, nie wiem, czy oni to nagrywali, znaczy no właściwie pewnie jakimś komputerem w miarę dobrym, tylko kera nie jest w miarę dobra na komputerach, to jest problem. Okej, okay, rozbiłem się, ale i tak jestem gdzieś z przodu. No właściwie pierwszy. Sobie naprawimy i podładujemy nitro. No dobra. Zobaczymy, ile osiągnie. Jeszcze nie mam go ulepszonego na maksa. O, tutaj, no, jak widzicie, też mapka się nie doczytuje tak samo jak wcześniej. Także, no nie ma tu takich specjalnych nowości po tym, poza tym samochodem, po tym patchu. No także, no, nie spodziewajcie się tu jakichś, nie wiem, ekstremalnych wrażeń, nowych efektów wizualnych czy czegoś, no. Po prostu NFS jest taki sam, tylko że z Mustangiem GT2005 i zmienioną nazwą Mustanga GT. Tego poprzedniego. Także. No i personalizacja. No to jest też ciekawa opcja, bo patrzcie, zmieniam sobie malowania i widzę tylko maskę. No, cholera mi widzieć maskę, jak malowanie zmienia się na całym samochodzie. Patrzcie, że tak trochę hejtuję tego NFS-a, ale no niektóre takie niuanse są po prostu drażniące. Zobaczmy te malowanie. No, żeby wyjść sobie, znaczy żeby zobaczyć malowanie, muszę wyjść z garażu, tak? O, mogę włączyć nitro, zobaczcie. No dobra, co te malowanie daje? Taki pasek przez kawałek maski z boku i przez cały tył. Ten pasek wygląda na chromowany, albo taki po prostu jaśniejszy czerwony. I tyle. Jest jeszcze kilka tych malowań, ale one nie są jakieś szałowe. W zasadzie to, co wam pokazałem w tym filmiku, to jest... to są praktycznie najlepsze te malowania, no i tyle. To, co teraz wam pokazuję, to jest takie... typowe jakieś tam paski. No i nic specjalnego. Także nowy Mustang, nowy DLC za darmo, które możemy sobie pobrać wraz z patchem. Wygląd ciekawy. Tak jak mówiłem, już bardziej się robi z tego Mustanga egzotyk za kilka lat. Pewnie to już będzie coś jak Maserati. No ale zobaczymy. No. Jest to i tak ciągle fajny muscle carowy samochód. No. Dobrze się nie pomyliłem, znaczy, że się poprawiłem, ugryzłem w język. No i dobra, no, dziękuję wam za wyświetlenie. Jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów z jakiegoś konkretnego samochodu, z, nie wiem, z Rivalsa, po prostu jak gram, piszcie w komentarzach, co chcecie zobaczyć w Rivalsie. Jeśli chcecie zobaczyć jakieś bugi, różne rzeczy, a takich też kilka znalazłem, oczywiście mogę wam to pokazać. Ale to jest wasza decyzja, wasza wola. Każdy komentarz biorę pod uwagę, piszcie, co chcecie zobaczyć i no i tyle. Dziękuję wam za wyświetlenie, no i cześć.